Ja mam dosyć dzisiaj trudne zadanie, ponieważ muszę wam powiedzieć trochę na temat marketingu i tego, jakie jest jego znaczenie w świecie. Ja może zacznę od takiego pytania. O, czyli możemy właściwie na pytanie odpowiedzieć od razu, ale zanim, to ja zadam wam takie pytanie. Jak wy rozumiecie, czy spotkaliście się w ogóle z takim słowem marketing? O, tam jest pan już taki chętny. Tak, spotkałem się marketing, to tak w skrócie można powiedzieć, że dostaje się coś, myśli, takie jakby ogólne znaczenie. No, dosyć, powiedziałbym, bardzo oryginalna definicja. Ja się wprost z taką nie spotkałem, ale coś w tym może być. Dziękuję. Kto jeszcze myśli? Jak państwo myślicie, ja mówię do was tak bardzo poważnie, bo jesteście studentami. Jak myślicie, co to ten marketing jest? Czy słyszeliście już kiedyś takie zdanie? Mama pracuje w marketingu. A co mama robi? Nie wiem. Nie wiadomo, ale pracuje w marketingu. Dobra, więc ja może... Już raz udzieliłem głosu, wystarczy. Ja może wam powiem tak w dwóch słowach, czym jest marketing, skąd się wziął. Otóż marketing to pewien sposób działania, który zakłada, że punktem wyjścia wszelkich działań, jakie przedsiębiorstwo, jakie ktoś, kto chce wytworzyć dobro, ponosi, są potrzeby klienta. Czyli wszystko to, co robi się w przedsiębiorstwie, wychodzi od potrzeb klienta. Co w związku z tym trzeba zrobić? Trzeba przede wszystkim zbadać potrzeby klienta. Zanim cokolwiek zrobimy, to trzeba zbadać potrzeby klienta. Ja wam w dwóch słowach opowiem, jak to się stało, że doszło do rozwoju czegoś, co się nazywa orientacją marketingową. Marketing albo orientacją marketingową. Skąd się to wzięło? Otóż bardzo dawno temu, ja tak trochę historii wam opowiem, powiedzmy 150-160 lat temu, po tak zwanej rewolucji przemysłowej, ta rewolucja przemysłowa spowodowała, że nagle przedsiębiorcy mogli wytwarzać dużo produktów, okazało się... Proszę? Jeszcze wtedy się wojna nie zbliżała, było daleko do wojny. Bo mówimy o roku 1800, mniej więcej 50, więc do tej wojny jeszcze było daleko. I właśnie wtedy wielu przedsiębiorców zrozumiało, czyli tych, którzy mogli produkować, że oni będą dobrze żyli w przyszłości, jeśli będą produkować dużo produktów. Dlaczego tak było? Bo ci, którzy chcieli kupić produkty, nie mieli ich. Było produktów bardzo mało, więc zaczęto produkować dużo i masowo. Bardzo wiele produktów. Ja tylko powiem wam, że wtedy, jak ktoś chciał pójść do sklepu, to co mógł kupić bez problemu? Jedzenie i wyżywienie. Wszystkie inne produkty w zasadzie, wszystkie inne, na wszystkie inne musiał czekać. Nie było ich w dostatecznej ilości. Tak? Nie było ich w dostatecznej ilości. Więc jak byście byli wtedy przedsiębiorcami, to co byście robili? Produkowali i nie musielibyście się martwić o sprzedaż. Dlaczego byście się nie musieli martwić o sprzedaż? Bo wszyscy chcieli kupić produkty, bo ich nie było. Ale teraz powiedzcie mi sami, jeśli wszyscy chcieliby kupić produkty, a ja chciałbym je sprzedać, to o co ja musiałem zadbać, żeby jakie te produkty były? Proszę bardzo. Super, super, super. Ale więc tak, że były w dobrej cenie, czyli musiały być tanie. A dlaczego musiały być tanie? Bo ludzie wtedy nie mieli za wiele pieniędzy, więc musiały być tanie. Żebym sprzedał, to muszę produkować tanio. I to, co tu kolega powiedział bardzo ważnego, od samego początku musiała być zachowana duża troska o jakość produktów. Czyli one musiały być tanie, ale i dobre. A wiecie dlaczego dobre? Bo jak wcześniej, jak nie istniały jeszcze, nie było marketingu, jeśli istniały takie przedsiębiorstwa, gdzie jedno krzesło robiło się przez tydzień, stolarz robił przez dwa dni krzesło albo przez dzień krzesło, to jak on zrobił takie krzesło, to ona później służyło mu przez 200 lat. A w którymś momencie, jak się okazało, że my możemy produkować dużo krzeseł, to niektórzy z tych producentów produkowali krzesła byle jakie. I ludzie sobie myślą tak, no po co ja mam kupić takie byle jakie krzesło, skoro ja wiem, że krzesło może być lepsze, bo widziałem dawniej, jak się robiło krzesła, to one wytrzymywały wiele wieków wręcz. Więc oczywiście od samego początku było jasne, że jeśli produkt będzie kiepskiej jakości, to on nie zostanie sprzedany. I tu bardzo trafnie kolega zdefiniował, że produkty musiały mieć niską cenę i być jakie?
i być dobrej jakości. To są dwie podstawowe rzeczy. Potem jak już wszyscy umieli produkować dużo i tanio, no to produkowali dużo przez długi okres czasu. Do czego to doprowadziło? Jak się produkuje dużo wszystkiego, to z czasem się okazało, że tego jest za dużo i się ciężko sprzedaje. I wtedy wymyślono taką inną rzecz. Będziemy robić krzesła tak jak do tej pory, będziemy ich produkować dalej dużo, tylko musimy się troszczyć więcej o tego, który kupuje produkty. Czyli musimy się bardziej troszczyć o klienta. Proszę? Za chwileczkę dojdziemy do gratisu. A co to znaczy, że się muszę troszczyć o klienta? To znaczy przede wszystkim muszę go poinformować o produkcie. Ja muszę mu wysłać informacje. I zauważcie, że już tak na poważnie, już właściwie od początku XX wieku, a szczególnie w latach XX, bardzo mocno rozwija się reklama, szczególnie prasowa, czyli informacje o tym, gdzie klient może kupić produkty. Wcześniej o tym nie myślano, bo produkt się sprzedawał sam. Takie ogłoszenia to były tylko koszty dla firmy, nie było to potrzebne. Firma wytwarzała, ci, którzy chcieli kupić, to sami docierali do niej, kupowali, nie było problemu. No i dobra, ale dochodzimy do takiego momentu, gdy to działanie na klienta, informowanie go, rozwijanie wielu miejsc, w których on może kupić produkt, nie wystarczyło. Okazało się, że co z tego, że ja umiem tanio i dobrze robić, jak wszyscy robią tego dużo, no i właściwie już rynek się zapchał. Już nie ma co na nim umieścić. I wtedy pojawia się myślenie marketingowe. Bardzo szybko, w dwóch zdaniach, przeszliśmy do myślenia marketingowego. Na czym to myślenie marketingowe polegało? Na tym, że ktoś sobie myśli tak. Ja nie mogę wyprodukować czegokolwiek i próbować sprzedać, bo tego już jest bardzo dużo. Muszę wymyślić coś, czego jeszcze nikt nie robi. Wtedy jeszcze nie tableta. Ale muszę wymyślić coś, czego jeszcze nikt nie zrobił. Czyli myślenie marketingowe to jest takie, że zanim wyprodukuję, to muszę znaleźć sprzedaż. Ja muszę mieć przypuszczenie, że to, co zostanie wytworzone, również zostanie sprzedane. Nie wiem, czy ja to jasno powiedziałem, ale zanim cokolwiek zrobimy, to najpierw zadajemy sobie pytanie, czy to zostanie kupione. Jeśli tak, to zaczynamy całą produkcję. Zaopatrujemy się w materiały, w narzędzia, w energię, w pracę. Przerabiamy to i sprzedajemy na rynek. Czyli uwaga, bardzo ważna rzecz. Przed rozpoczęciem produkcji czegokolwiek musimy zrobić badania, czy to będzie potrzebne. Czyli rośnie popyt na coś, co się nazywa badaniami rynku. Rośnie potrzeba, żeby ten rynek zbadać. Oczywiście, że tak. Bez pieniędzy nic się nie da zrobić, tak? Pieniądze zawsze są potrzebne. Ja nie wiem, czy to jest wykład z marketingu, czy z filozofii, ale moglibyśmy się zastanowić, czy dają szczęście, czy nie. A ja wam opowiem, jeśli ktoś tak powiedział, że pieniądze szczęścia nie dają, to ja opowiem taką rzecz, że naukowcy kłócą się, co to jest marketing. I niektórzy mówią, że marketing to jest wzajemne przekazywanie wartości. I kiedyś ktoś postawił takie pytanie, czy jeśli jest ktoś, kto wyciągnął rękę, bo jest biedny i prosi mnie o datek i ja mu dam ten datek, to to jest marketing, czy nie? Byłoby to marketingiem wtedy, gdyby obie strony przekazały sobie wartości. Czyli ten, który... Czy to, to je, nie, raczej duchowe niż duchowne. Ale czy jak myślicie, czy to, że jak daję komuś datek, to ja daję również sobie, otrzymuję pewne wartości, czy nie? A właśnie, tu bardzo ważna rzecz jest. Moralne wartości, tak. Czyli o co tu chodzi? Że nie jest ważne, czy dana wartość ma charakter materialny czy niematerialny. Jeśli dzięki procesowi wymiany obie strony zyskują, nawet w tym wymiarze duchowym, to znaczy, że to może być marketing. Więc tu jest oczywiście ciągle dyskusja. Nieważne. Jedziemy dalej. Czym wobec tego jest marketing? Można by powiedzieć, że marketing to taki sposób działania, który polega na tym, aby spotykać się z potrzebami klientów. Ja już to powiedziałem. Z punktu widzenia przedsiębiorstwa, wy jesteście przedsiębiorcami, czym dla mnie jest marketing? Marketing to taki system, który pozwala mi łączyć potrzeby klientów z moim biznesem. Dzięki temu, że ja to zrobię, to klient będzie zadowolony, a ja będę miał pieniądze. No właśnie, to o to chodzi między innymi. No właśnie, zaufanego klienta, on przyniesie mi pieniądze. Bo muszę wam powiedzieć, że ludzie... głosują na to, czy firmy istnieją nogami i pieniędzmi.
Jak ktoś nie przychodzi do firmy, nie zostawia pieniędzy, no to ta firma znika. Czyli tak naprawdę codziennie spotykamy się z głosowaniem na to, która firma ma istnieć, a która nie. Im więcej ludzi przyjdzie i kupi mój produkt, tym lepiej z reguły firma się ma. Już nie jest problemem wytworzenie, problemem jest sprzedaż. Więc jeśli tak się dzieje, to znaczy, że firma żyje dobrze, tak? Przynoszą jej klienci pieniądze. Proszę bardzo. Dobrze. To jest też słuszna uwaga. Ja bym powiedział tak. To nie jest przypadkiem, ja za chwileczkę o tym powiem, dobrze? Za chwileczkę, jak będę mówił o znaczeniu marketingu, to powiem o tym miejscu także. Więc tak, z punktu widzenia przedsiębiorstwa, marketing to jest takie działanie, które zorientowane jest na klienta. Czyli tak naprawdę wszystko, co firma robi, jest prześwietlane przez pryzmat klienta. Co to znaczy? Że na przykład, jeśli ja mam firmę i zatrudniam sobie osobę, i zatrudnię tą osobę i będę musiał jej zapłacić, a ona niewiele wniesie do moich relacji z klientem, to się może okazać, że będę musiał podnieść cenę produktu, żeby tej osobie zapłacić, a w gruncie rzeczy niewiele zyskam. Czy ja wtedy zatrudnię taką osobę? Jeśli myślę marketingowo, to nie. Ale jeśli ja zatrudnię nową osobę, która dzięki temu, że jest aktywna, że się spotyka z klientami, że podnosi obroty, więcej produktów się sprzedaje, to nie dość, że klienci są lepiej obsłużeni, to jeszcze przynoszą mi więcej. No właśnie. Czy to zawsze jest taki żywy kontakt? Na każdych zajęciach jest taki żywy kontakt? No dobra. Dobra, więc teraz tak. Marketing to system działania, który jest zorientowany na klienta. Ja może za chwileczkę wrócimy może do tego znaczenia marketingu. Przeskoczmy slajd dalej i zastanówmy się, co to znaczy działać według reguł marketingowych. Po pierwsze, to znaczy, że filozoficznie, nie wiem jak to wyrazić, ale we wszystkich swoich działaniach zaczynać od klienta. On jest najważniejszy. Więc tak, muszę odkryć jego potrzeby. Klient ma zawsze rację, tak. Muszę odkryć jego potrzeby i zaspokoić je. A przy okazji co? A przy okazji... Ktoś powiedział okraść. Nie. A przy okazji dzięki zadowolonemu klientowi napchać sobie kieszeń. Nie okraść. Ja opowiem historię, prawdziwą historię. W latach tam gdzieś 70., w połowie lat 70. przyjechał do Ameryki taki człowiek z Izraela, który się nazywał Avi Fatal. To jest taka... Avi Fatal. On się tak... To jest takie nazwisko, które trafiło do podręczników marketingu. Dlaczego? Bo ten człowiek nie miał pracy. To był taki trudny czas dla Europy, dla Ameryki, bo cena ropy naftowej poszła w górę po tak zwanym szoku, nieważne. W każdym razie był to bardzo trudny czas i on nie miał pracy. I siedział na chodniku, a trafił gdzieś do Stanów Południowych, to chyba do Kalifornii nawet, i obserwował, jak ludzie wychodzą ze swoich biur i idą na parking, bo wszyscy mieli na parkingach samochody. Nie płatne parkingi. Tylko widział, jak ludzie idą do samochodów, a te samochody stały w słońcu w temperaturze 40 paru stopni Celsjusza. Ogromnie gorące auta. Nie było wtedy jeszcze klimatyzacji. Nie było. Jak w saunie. I co ci ludzie robili? Zanim pojechali do domu, to otwierali drzwi w samochodach, machali tam jakimiś gazetami, przewietrzali samochód, żeby się dało do tego samochodu wsiąść. A on sobie pomyślał tak, ja widziałem, jak w Izraelu ludzie, żeby obniżyć temperaturę w samochodzie w upalny dzień, to za przednią szybę zakładali kawałek tektury. Zwyczajny kawałek tektury, worka tekturowego zakładali. I on sobie co pomyślał, że skoro tam to jest hitem, nie hitem, praktyką, to może i tutaj się przyda. Wtedy nie. Wtedy jeszcze nie było takie rozwiązanie znane. To w końcu wymyślił, ale jeszcze nie wtedy. To w końcu jeszcze dziurę w aucie, tak. Ale słuchajcie dalej, co było z tym człowiekiem? Więc on sobie wymyślił, że będzie produkował takie tekturki, które będzie zakładał za przednią szybę samochodu. Razem z kolegą w garażu, bo jak wiecie, wszystkie wielkie kariery się rozpoczynają w garażach, rozpoczął produkcję takich tekturek, które zakładało się za przednią szybę samochodu. Dzięki temu czas
jaki ludzie poświęcali na to, żeby samochód był zdolny do jazdy, po takim upalnym dniu dużo bardziej się skracał. I teraz uwaga. Podobno tekturka taka, koszty produkcji takiej tekturki wynosiły 60 centów. A sprzedaż tych tekturek miała cenę od 6 do... Te tekturki miały cenę od 6 do 10 dolarów. I teraz tak, ktoś powie, że no to nieuczciwie sprzedawali. To nie jest tak. W marketingu to, co akceptuje klient, jest uczciwe, bo ludzie z dużą chęcią te tekturki po takiej cenie kupowali. Od 6 do 10 dolarów była cena sprzedaży, a koszt to tylko 60 centów, czyli przynajmniej 10 razy mniej wydano niż zarobiono. Ale ludzie bardzo szybko dostrzegli, jaka to jest dla nich ogromna wartość. Ile oni czasu zaoszczędzą dzięki temu, że kupią tekturę. Kawałek tekturki. Ten produkt nosił nazwę okularów Aviego Fatala, dlatego okularów, że one były tak zrobione, że jak zakładało się tę tekturkę za przednią szybę samochodu, to miała ona na tej zewnętrznej stronie miała wyrysowane takie dwa owalne kształty i tak się patrzyło na samochód, to przypominało trochę okulary. Więc mówili, że to są okulary Aviego Fatala. Bardzo szybko ludzie zostali milionerami. Dlaczego szybko? Ponieważ wszyscy widzieli, że jak ktoś kupił taką tekturę, i widział ktoś na parkingu auto z tekturą, to inni też chcieli to mieć, chcieli to sprawdzić. Więc bardzo szybko się rozchodziła informacja, że to jest produkt potrzebny. Więc kupowali te tekturki. A potem do tych dwóch ludzi przyszły jeszcze osoby, takie osoby, które widziały, że na tych tekturkach można umieścić coś, co jest związanego z ich firmami. Skoro na parkingach stoją samochody, i mają za szybą tektury, to te tektury można potraktować jako billboard, jako tablicę, na której mogę coś dla siebie wygrać, mogę coś umieścić. Więc do tego człowieka, do tego Aviego Fatala zgłaszali się ludzie z firm i prosili, żeby na tych tekturach wydrukować ich logotypy, hasła, kolory. I to znowu powodowało, że jeszcze lepiej się te tekturki sprzedawały. No i ci ludzie bardzo szybko bogacili się. A teraz was zapytam, czy oni zrobili coś nieuczciwego? Dlaczego? Bo co? Bo klient był bardzo zadowolony, a oni jeszcze bardziej, bo przy okazji oczywiście mieli pełne kieszenie, tak? Proszę bardzo. Były już okulary przeciwsłoneczne. Bo w tej cenie by na pewno tego nie mogli, przypuszczam, sprzedać, a poza tym technicznie produkcja tekturki nie wymagała niczego. Natomiast przypuszczam, że produkcja tego, co ty proponujesz, nie byłaby taka prosta. Dlatego między innymi przypuszczam, że rozwiązanie było takie, jakie było. No dobra. Czyli pierwsza rzecz, orientacja na klienta. Czyli wszystko, co robię, robię dla klienta. Czyli staram się odkryć jego potrzeby i je zaspokoić. I teraz uwaga. Podam wam bardzo prosty sposób na sukces w marketingu. Wiecie, jaki on jest? Żeby jutro odnieść sukces w marketingu, to dziś muszę przewidzieć to, czego ludzie będą potrzebowali jutro. Słuchajcie, żeby odnieść sukces, to dzisiaj muszę już przewidywać to, czego ludzie będą potrzebowali jutro, zrobić to i powiedzieć im, że potrzebują tego już dziś. Czy to jest trudne? Nie. Czyli to jeszcze nie reklama. To się nazywa wizjonerstwo. Największym problemem jest określenie to, czego ludzie będą jutro potrzebowali. Wymyślenie tego, czego jutro będą ludzie potrzebowali. Czyli trzeba zdać dobrze potrzeby ludzi, żeby je można było zaspokoić. Ale uwaga, powiedziałem, że pierwszą zasadą marketingową jest to, że jest zorientowany na klienta. Ale to nie możemy tak ciągle sobie przerywać. Dobra, druga rzecz. Obserwacja otoczenia. Co to znaczy? Co to znaczy? No właśnie. Nie, to, co ludziom jest potrzebne, to jest tak zwane badanie rynku. A obserwacja otoczenia to jest, uważajcie, jak ja prowadzę swoją działalność, robię coś dla klientów, to mój los nie zależy tylko ode mnie i od klientów. A od kogo jeszcze zależy? Od tych wszystkich, którzy ze mną współpracują. Więc na przykład zależy to od dostawców moich, zależy na przykład, czy dostanę tańszy, czy droższy surowiec. Zależy to od klientów, zależy to od konkurencji, bo ja mam na rynku konkurentów, którzy chcą też tak samo jak ja zarobić na tych moich klientach. I od nich wiele zależy. Ja muszę ich bardzo wyraźnie obserwować. Bardzo jasno muszę ich obserwować, bardzo muszę być ukierunkowany na to, co oni robią. Powiem wam tak, że
Jeśli firma robi coś nowego i jest moim konkurentem, to mnie powinno bardzo zależeć na tym, aby być pierwszą osobą, która kupi ten nowy produkt tamtej firmy. Po co? Żeby to podglądnąć, żeby zobaczyć, jak ona to zrobiła i ostatecznie, żeby zastosować podobne rozwiązania albo lepsze. Więc najważniejsze to jest wyprzedzić konkurencję w myśleniu o biznesie. Wyprzedzić w rozwiązaniach, które ona proponuje. To się nazywa właśnie konkurowanie, czyli wyprzedzanie w tym, co robią inni. Na rynku, jak firma sama nie konkuruje, tylko naśladuje innych, to mówimy, że jest naśladowcą. A ta firma, która wymyśla nowe sposoby walki, to jest innowatorem. Ja mu powiem taką historię może też. Ja widzę, że się historii lepiej słucha niż sztywnych faktów. W latach 80. w Ameryce było takich dwóch wielkich przewoźników, którzy przewozili ludzi między Europą a Ameryką. American Airlines i Pan Am. I powstało trzecie towarzystwo lotnicze, które się nazywało Laker. Laker. Miało tylko 6 samolotów na początku, żółte samolociki, takie ładne. I ten Laker zaczął bardzo poważnie podgryzać klientów wielkich gigantów. Dlaczego zaczął podgryzać? Bo Laker zaproponował cenę, która była 40, 50, a nawet czasami 60% niższa niż ceny, które proponowali tamci. A dlaczego ta cena mogła być niższa? Dlatego, że chociaż nikt wówczas nie mówił o tanich liniach, to Laker nie stosował jakichś wielkich sieci rezerwacyjnych, nie miał sieci hoteli, które na wypadek jakichś złych połączeń mogły przyjąć klientów. Generalnie wszystko było uproszczone do maksimum. Nawet jak ktoś wsiadł na pokład, to nie dostał żadnego posiłku. Musiał wziąć sobie kanapki do teczki, żeby przeżyć drogę z Ameryki do Europy. Ale dzięki temu cena była taka niska i ludzie bardzo chętnie kupowali bilety właśnie u Lakera. Więc jak ci wielcy giganci się zorientowali, że ten Laker im zabiera tych klientów, to zaczęli sami szukać, gdzie tu można obniżyć koszty. Wszędzie szukali. W rezerwacjach, w hotelach, nawet w tym, co ludzie jedzą na pokładzie, w menu pokładowym, w tym, co się zjada. Szukano oszczędności, zastępowano droższe produkty tańszymi, wszędzie. No i część klientów wróciła, jak ta cena troszeczkę spadła. Ale Laker nie chciał się poddawać w tej walce konkurencyjnej. Co zrobił w następnym rzucie? Podobno zwiększył o chyba 60% możliwość przeważania bagażu bez dodatkowych opłat. Chyba 15 kg można było przewozić wcześniej bez opłaty, a teraz już 25. No więc oczywiście to dla wielu ludzi był argument za tym, żeby akurat skorzystać z linii Lakera. Ale ci wielcy przewoźnicy też się nie poddali. Postanowili, że oni też podniosą ten limit wagi, który może klient przewieźć w postaci bagażu bez dodatkowych opłat. Właśnie, o, tu bardzo dobre zdanie. Otóż podobno nawet ci wielcy giganci musieli dospawywać luki bagażowe, które by mogły pomieścić wszystkie te bagaże, bo mieli za małe samoloty. Potem już tworzyli większe, ale na początku musieli dorobić przestrzeń, która mogła być wykorzystana przez... Ale więcej pasażerów, tylko że nie zawsze stan samolotu jest pełny. Nie zawsze można było tak, to teraz też tak jest, że się bardzo ściśle liczy, jaki jest ruch, ile osób może polecieć w jedną stronę, ile w drugą, czy raz w tygodniu lecimy, czy dwa, czy pięć, różnie bywa. No ale dobrze. I kiedy tamci zaczęli powtarzać znowu kroki tego małego Lakera, to Laker znowu dalej walczy. Wiecie jak? Postanowił, że będzie lądował na tych lotniskach w miastach dużych, które są najbliżej miasta. Bo niektóre miasta mają wiele lotnisk. A niektóre z tych lotnisk są nawet bardzo daleko oddalone od miasta. Więc jak ktoś przyleciał na przykład do Londynu i wylądował na lotnisku Gatwick albo w Luton, kawałek od miasta, albo Stansted, to jest kawałek. Natomiast główne lotnisko najbliżej jest Heathrow. To jest najbliższe lotnisko, więc Laker zmienił miejsca lądowań. Podobnie zrobił w Rzymie, podobnie w Paryżu. I to samo zrobili ci wielcy przewoźnicy. Oni to samo zrobili. I oczywiście dzięki temu, proszę bardzo, niż na Heathrow, tak?
No tak, no tak. No i pytanie, czy 20 zł to się opłaca, jak mam później jeszcze koszty związane z czasem, z biletem, to trzeba sobie odpowiedzieć na to pytanie zawsze. No dobra, ale co ja chcę pokazać? Ten Laker jest innowatorem, bo on co robi? Wymyśla nowe sposoby konkurowania. A ci giganci, Panam na przykład, jest naśladowcą. Naśladuje kroki tego, który już coś zrobił. Czyli obserwacja rynku, obserwacja otoczenia to obserwacja konkurencji, dostawców, klientów, co oni robią i jak się to może przydać mnie. To, co oni robią, czy może się w jakiś sposób przydać mnie. Dalej, badanie rynku to badanie klienta. I dalej jest takie hasło, zobaczcie, segmentacja rynku. Co to znaczy, że firma, która działa według reguł marketingowych, segmentuje rynek? Proszę bardzo. Nie, nie, to nie o to chodzi. To chodzi o to, że firma nie jest nastawiona, że będzie robić wszystko dla wszystkich, tylko próbuje znaleźć na rynku takich klientów i produkty, które im doskonale odpowiadają i podział tego rynku na te mniejsze grupy nabywców nosi nazwę segmentów. Czyli na przykład na rynku obuwia jest 15 segmentów, zdaniem jednej firmy. I firma nie obsługuje wszystkich segmentów, tylko może obsługiwać, ale generalnie, żeby być bardziej dopasowana do tego, czego potrzebują klienci, to wybiera tylko kilka z tych segmentów. Czyli segmentacja rynku to taki podział ludzi, którzy kupują produkty według pewnych grup. Ci ludzie w tych segmentach są homogeniczni, są podobni do siebie. W podobny sposób reagują na ofertę firmy. I tu bardzo ważna rzecz. Spójne wykorzystanie narzędzi marketingowych. To jest kolejna zasada marketingu. Co to znaczy spójnie wykorzystywać narzędzia? A jakie to są narzędzia? Narzędzia są takie główne cztery. A nie, to nie takie narzędzia. Takie instrumenty rynkowe to są. Narzędzia rynkowe. No nie, jak mówię narzędzia, to nie... Na przykład promocje, tak. Słuchajcie, to nie jest takie, że jak mówię słowo narzędzia, to nie znaczy, że to jest młotek, nie wiem, tam jakieś piła, wiertarka, tylko to są takie narzędzia, w sensie instrumentów, przy pomocy których oddziaływuje się na rynek. I teraz uważajcie. Jeśli wy kupujecie produkt, teraz mi powiedzcie, jeśli kupujecie cokolwiek, to ze względu na co kupujecie? Co was może ująć? Cena, jakość, co jeszcze? Kolor, czyli też cena była, co jeszcze? Co? Marka, co jeszcze? Smak, jeśli to jest coś do jedzenia oczywiście, bo to nie zawsze tak musi być. Co jeszcze? Nawet promocje, nawet ułożenie. No tak, ale to jak kupuję produkt, to się zastanawiam. Idę do sklepu kupić batona i myślę sobie, jak daleko jest lotnisko? Czy to jest mi potrzebne, czy nie? No raczej nie, prawda? Proszę? No właśnie. Ale słuchajcie, generalnie są takie cztery narzędzia, przy pomocy których oddziaływuje się na rynek. Ale umowa jest taka. Słuchajcie, ze studentami jest taka umowa. A tutaj do pani mówię. Umowa jest taka, że jak kogoś nie interesuje, do pani mówię. Tutaj, halo. Halo, proszę, to pan? Pan czy pani? Pan. No właśnie, jest taka prośba, że jak kogoś nie interesuje, to lepiej, żeby on nie przeszkadzał innym. Tylko może sobie nawet wyjść, bo to chyba nie o to chodzi, dobra? Dobra, to słuchajcie, są cztery narzędzia. Jakie te narzędzia są? Produkt, który składa się z marki, z opakowania, z tak zwanej korzyści podstawowej, tak zwanego jądra produkt się składa, z użyteczności dodatkowych. Opowiem wam za chwilę o tym. Czyli pierwsze narzędzie to produkt. Proszę zapamiętać, pierwsze narzędzie marketingowe to produkt. Drugie narzędzie, to co żeście powiedzieli, to cena. Czyli ludzie kupują ze względu na to, jaki jest produkt, jaka jest marka, jakość i tak dalej. Kupują ze względu na to, jaka jest cena, to jest drugie ważne narzędzie. Trzecie narzędzie to jest to, jak łatwo go kupić, czy ono jest blisko. Tak zwana dystrybucja właśnie. Trzecie narzędzie to jest dystrybucja. Jakość to jest cecha produktu, czyli jest tak, produkt, cena, dystrybucja i promocja. Czyli cztery narzędzia. Jak ja oferuję coś na rynku, to muszę mieć świadomość, że bierze się pod uwagę jakość tego produktu, markę, opakowanie, użyteczności przede wszystkim, użyteczności dodatkowe
cenę, dystrybucję i promocję. Czyli bardzo ważne jest to, co wiem o tym produkcie. Czyli co ja o nim się już dowiedziałem. Więc promocja, ja powiem tak, promocja to jest coś, co jest szersze, a w tej promocji mieści się także reklama. W promocji zawiera się reklama. Żeby mieć dobrą promocję, to trzeba reklamy użyć, ale nie tylko reklamy, bo są jeszcze inne narzędzia. Nie będę o tym mówił, bo nie mam czasu. Kolejna rzecz to jest myślenie strategiczne. Bardzo proszę. Bardzo, bardzo ważne. Jeśli ktoś na przykład jest takim klientem, który akurat lubi McDonald'sa, to on po drodze się nie zatrzyma. On dojedzie te 60 km i kupi w McDonald'sie. Akurat tam. To oczywiście jest trochę psychologii w tym wszystkim, ale generalnie jeśli ktoś jest przywiązany do marki, to on jest w stanie poświęcić wiele, żeby do niej dotrzeć. I przypuszczam, że taki jest sens McDonald'sa. Jak ktoś go nie kupi, to dla niego ta informacja jest bezużyteczna, jak ktoś nie lubi McDonald'sa. Jest bezużyteczna informacja. Dobra. I słuchajcie dalej. Kolejna rzecz to jest tak zwane myślenie strategiczne. Co to znaczy, że firma, która działa w sposób marketingowy, musi myśleć strategicznie? Poniekąd tak. Ale generalnie to jest tak, że ta firma nie myśli, co będzie jutro, ale myśli, co będzie za 10 lat. I jeszcze nie dość, że myśli, co będzie za 10 lat, to uważa, co robią inni, czyli myśli dalekosiężnie i obserwuje reakcję otoczenia. To, co mówiłem wcześniej. Ja wam powiem taki przykład, na wasz przykład. Kim byście chcieli być, nie wiem, za lat 20? Kim? Dobra, miliarderem, ktoś mówi. Albo, a żeby być, ale uwaga, żeby być milionerem albo miliarderem, żeby być milionerem, nie mówimy już o miliardach, żeby być milionerem, to musimy sobie jakoś zaplanować własną karierę. Co to znaczy? Że ja na przykład sobie wyobrażam, że za 20 lat, patrzcie tutaj, nie wiem, czy to będzie widoczne, za 20 lat stoi mój obraz, gdzie jestem milionerem. To są te klucze. I teraz tak, ja w każdym momencie mojego życia muszę wiedzieć, że idę w dobrym kierunku, aby zostać milionerem. To znaczy, przychodzę na dziecięcy, ekonomiczny uniwersytet dziecięcy, żeby wiedzieć trochę o tym, jak funkcjonuje rynek. To jest, o, taki cel, który mam teraz do zrealizowania. Muszę skończyć szkołę podstawową, dobrze się ucząc. Muszę skończyć szkołę średnią. Muszę ukończyć dobre studia, wyjechać na praktykę, opanować język i zobaczcie, że co kroczek ja idę coraz bliżej tego celu, którym jest bycie milionerem. Więc generalnie to myślenie strategiczne polega na tym, aby w każdym momencie swojego życia wiedzieć, co się chce teraz zrobić i równocześnie mieć już w głowie następny krok. Czyli te rzeczy, które tu układam, to są takie kamienie milowe. Co mile układam kamień, żeby wiedzieć, czy idę w dobrym kierunku do mojego celu, którym jest bycie milionerem. Tak? Ja mówię o skali, pewnie, że są, zawsze wyjątki potwierdzają regułę, ale generalnie milionerzy to są ludzie ciężkiej pracy, tak? Nie sądzę, że tak. Skąd ta informacja? To jeśli tak sobie powiemy, że jedynym sposobem, żeby zostać milionerem, to jest wygrać totolotka, no to nie mamy co się już w ogóle wysilać, tak? Bo zagramy w totkę. No właśnie. A ja jeszcze Państwu powiem jedno, że czy wiecie, że ci, którzy w tego totolotka wygrali i nie byli do tego przygotowani tym myśleniem strategicznym, to bardzo często kończyli bardzo marnie, łatwo pieniądze przepuszczali, źle im się żyło. No różnie bywa. No dobra. Proszę mi już nie przeszkadzać, dobra? Jeśli to jest na temat, to proszę bardzo. I teraz tak. Myślenie marketingowe, ja wiem, że może nie jest to szczególnie ekscytujące, no ale muszę to powiedzieć.
myślenie marketingowe to też tak zwana społeczna odpowiedzialność. Może tak brzmi bardzo skomplikowanie. Co to znaczy działać w sposób odpowiedzialny społecznie? To znaczy, że jeśli ja zaspokajam potrzeby moich klientów, to równocześnie inni na tym nie cierpią. Czyli robię porządne rzeczy dla jednych, a z tego powodu inni nie cierpią. Najgorszą rzeczą jest to, że ja jednych potrzeby zaspokajam, lekceważę zupełnie innych. Jest taka reguła, która mówi, że trzeba dobrze robić rzeczy dla innych i nie powodować cierpienia do jednych, do moich klientów i nie powodować cierpienia innych. Czyli nikt nie traci, a niektórzy korzystają. Na tym to polega. Nikt nie może stracić, a niektórzy mają skorzystać. Dobra? Wiemy wszystko. Czyli te 7 reguł właściwie to są złote zasady marketingu. Co to znaczy działać marketingowo? Te wszystkie zasady tam się znalazły. I teraz pojedziemy troszkę dalej. Nie wiem, dlaczego mi się nie chce. Aha, no właśnie. I powiem wam o czymś, co będzie już wstępem do waszego warsztatu za chwilę. Powiedziałem wam, że narzędzia marketingowe są 4 główne. Produkt, cena, dystrybucja i promocja. Przy mocy tych narzędzi zdobywamy lub tracimy klienta. Tymi głównymi. Nie będę tego rozwijał. Ale generalnie to są główne narzędzia, na które należy zwrócić uwagę. I teraz, z czego taki produkt marketingowy się składa? Cokolwiek macie w ręku, cokolwiek, czymkolwiek się posługujecie, to można powiedzieć, że jest to produkt marketingowy, tak? To jest to produkt marketingowy. I teraz tak, każdy produkt ma coś, co się nazywa rdzeń produktu. Ten rdzeń produktu to jest tak zwana korzyść podstawowa. I uwaga, jeśli ja na przykład mam buty, to proszę mi powiedzieć coś taką korzyścią podstawową z tego tytułu, że ja mam buty. To nie jest najistotniejsza cena. Nie zmoknę. Właśnie, czyli trzeba szukać takich rzeczy. Korzyścią podstawową jest to, co jest najważniejsze. Najważniejsze z punktu widzenia butów jest to, że mi chronią stopy, tak? Dzięki temu, że ja mam buty, to one chronią moje stopy. Jak mam długopis, to co jest główną korzyścią z tego, że ja mam długopis? No właśnie, mogę pewne rzeczy zanotować, mogę komunikować się sam z sobą przy pomocy długopisu, przypominać sobie pewne rzeczy, prawda? A na przykład jak ktoś kupuje gazetę, to jaka jest korzyść podstawowa z tego? No właśnie, zdobycie informacji. Ale uwaga teraz, gazeta jest po to, żeby zdobyć informacje. Czyli korzyścią podstawową gazety jest zdobycie informacji. A na przykład co jest korzyścią podstawową, rdzeniem takiego produktu jak telewizor? I też może być zdobycie informacji. Radia też może być zdobycie informacji. Zobaczcie, że ja wymieniłem gazetę, wymieniłem telewizor, wymieniłem radio i to są wszystko produkty, które mają ten sam rdzeń, ale są inne, bo mają inaczej wygląda gazeta, inaczej telewizor. Dlaczego są inne? Bo druga warstwa produktu to tak zwany produkt materialny, czyli rzeczywisty. Co się tu znajduje w tym produkcie rzeczywistym? Marka, kształt, kolor, jakość i opakowanie. Marka, kształt, kolor, jakość, opakowanie. Czyli ten produkt rzeczywisty to jest taki produkt, jakim go widzimy. A teraz uwaga, ja mam jakiś produkt, który ma główną użyteczność, ująłem go w określone ramy materialne, on jakoś wygląda i teraz zadaję sobie pytanie, co jeszcze mogę zrobić, aby ten produkt był atrakcyjniejszy? To, co mogę zrobić i dodać, nazywa się produktem poszerzonym. W jaki sposób ja mogę poszerzyć produkt? No właśnie, tu jest napisane, na przykład poprzez gwarancję. Daję produkt komuś i mówię, możesz bezpiecznie go użytkować przez 2 lata, jeśli się coś stanie, to ja wymienię albo, proszę bardzo. No właśnie, albo ubezpieczenie gwarantuję, albo warunki kredytowe, dostawę do domu. Mogę jakiś instruktaż, ja ci opowiem dokładnie, jak ten produkt jest zbudowany i tak dalej i w jaki sposób go użytkować, żeby służył długo.